robi rzeczy rzeczywiście na miarę swoich wielkich możliwości, wielokrotnego mistrza świata w drużynie. Manuel Fettner, debiutant, 125,5, był numerem jeden poprzedniej serii dla tej grupy i teraz zobaczymy, czy skok mu się ponownie uda tak dobry jak wtedy. Już nie ryzykował Pointner, ale to jest, zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Ależ niewiarygodne, niewiarygodne. Co za fantastyczna koordynacja. Nie upadł przed tym odjazdem. Zobaczymy, jakie będą noty. Noty są różne. 17,5, 18, 18,5, 17. Ale proszę zwrócić uwagę za chwilę w powtórce. Po wylądowaniu wypina się narta Manuela Fettnera i on na jednej narcie, to już jest po zrobieniu telemarku. Proszę, w tej chwili mu ucieka narta i on dojeżdża, bo gdyby się wywrócił, wszystko już byłoby skończone. Kończone dla Austriaków. Jest, proszę zwrócić uwagę. Strefę bezpieczną. Niewiarygodne, tak. Niewiarygodne. No, po prostu brawo. Trzeba powiedzieć brawo, brawo. Kiedyś widziałem na zawodach alpejskich Bodemillera, który pół slalomu przejechał na jednej narcie, no ale to zupełnie szapoba. Tak, brawo, szapoba. O, piękne zachowanie Aleksandra Pointnera, rzeczywiście uratował Austriaków. Austria na czele oczywiście, 8,8 punktu przewagi nad Niemcami. My awansowaliśmy na trzecie miejsce. Do liderów tracimy 16,1 punktu, nad Norwegami mamy tylko 0,3 punktu przewagi, no ale to w tym konkursie drużynowym na razie jest najwyższe miejsce Polaków, a gratulacje, słowa uznania ale od wszystkich dla Manuela Fettnera, no cyrkowiec, tak to można elegancja, powiedzieć, ale zimna krew przy zimna tym, zimna krew, przytomność umysłu, tak się zachować, postawił momentalnie nogę na drugiej narcie, żeby nie zakantować butem, żeby nie spowodować upadku, który by przeszkodował.